miejscu mamy powiedzieć nie własne, ale także tak od tego Nowogrodzka, który dziś niestety musiał iść w innym miejscu, nie możemy stanować szefa na razie. Chciałem powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz, wiązując się z tego filmu, który oglądaliśmy. Ten film się kończył takim stwierdzeniem, szanujemy tradycję, idziemy ku przeszłości, czy biegniemy w przeszłość. Myślę, że sztandar dla ZWZS-u jest takim właśnie symboliczną esencją, symbolem tego, że z jednej strony patrzymy na tych takich maleków, którzy w przyszłości powinny go budowali, a z drugiej chcemy w sposób nowoczesny budować jego przyszłość. Przyszłość, która jest zobowiązaniem dlatego właśnie, że sztandar będzie symbolem tych wszystkich, którzy w przeszłości na rzecz klubu działali. Zapiszę w tych nowych strukturach, udało się przetrwać trudne momenty. Udało się również dlatego, że udało się na skalę polską dość modelowo prowadzić dialog z władzami samorządowymi i władzami miasta. I ten klub ocalał. Dziś czasami jak spotykam się z działaczami innych klubów, to Adam Sorok jest tego doskonałym świadkiem. Bardzo często słyszymy narzekanie, dlaczego tutaj tyle, a innym nie wiem. Dlaczego ten stadion nie jest różnowy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Takich narzekań jest sporo. To wszystkie inne kluby przyjdzie czas, ale ten klub dla miasta jest najważniejszy. Jest największy, najważniejszy, najmocniejszy i jest z tego miasta symbolem zawsze będzie. Powinienem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nie myli się ten, kto nic nie robi. Z akcentem robi, ale o tej pomyłce też chciałem powiedzieć i właśnie w tym momencie raz pierwszy powiedzieć przepraszam za niepotrzebne działania związane ze zmianą nazwy tego obiektu. Powtórzę raz jeszcze przepraszam, to był błąd, my to rozumiemy, ale chcę powiedzieć tak, że w tym zdaniu nie myli się ten, kto nic nie robi. Wolałbym, żebyście Państwo zachowali, pamiętali to drugie słowo. Robi, bo akurat myślę, że władze tego miasta od dłuższego czasu do tego klubu i dla naszego środowiska i dla sportu w Bydgoszczy bardzo wiele robią, bo Konstantyn Odrobicz miasto dowodził, że myślę, że lubi sportu, bardzo dobrze rozumie, wyczuwa jej potrzeby i potrafi z nimi dialogować, żeby ten sport w mieście wspierać i rozwijać. Więc jeśli mogę o coś prosić, to często patrząc w przeszłość i myśląc o wszystkich latach Zawiszy, pamiętamy te chwile dobre. Tych złych, trudnych było też wiele, bo klub miał też swoje trudne chwile i myślę, że takim symbolem tych trudnych chwil u tego obiektu pięknego jest ciągle to coś, co gdzieś tam nam się psuje w płotem. Ale pamiętamy te wielkie chwile wspaniałe i chciałbym, żebyście Państwo też z tego czasu budowania tego obiektu od nowa, czy jego przebudowy i budowania go w przyszłości pamiętali te chwile dobre, a nie te w skali całego przedsięwzięcia powyłki. Zamiast jeszcze przepraszam i zapewniam, że miną szefa i własnym, że tak długo jak będziemy mogli, będziemy robić wszystko, żeby ten obiekt był symbolem tego krzyżu. Zawisza stadion i Zawisza klub były symbolem tego miasta. Dziękuję bardzo.